Misja specjalna w RMF FM. W tym tygodniu spowiedź ubeka, czyli historia Józefa Światły. Dostali dwuosobowy pokój w hotelu Neva przy Invalidenstrasse 115 w centrum Berlina. Blisko na Unter den Linden i pod bramę brandenburską. Zjecie obiad? Mówił Henryk Dodin, pierwszy sekretarz ambasady PRL w NRD. I na 17 zawieziemy was do Milkego. Pod krótkim słowem was kryło się dwóch oficerów UB w randze pułkownika i podpułkownika. Pierwszy to Anatol Fejgin, dyrektor 10 Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Drugi to jego zastępca, Józef Światło. Henryk Dodin był ich opiekunem i przewodnikiem. To on odebrał gości z dworca i on załatwił spotkanie z Milkem. Erich Milke był sekretarzem stanu w NRD-owskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i szefem bezpieki, czyli Stasi. Wizyta Polaków zaburzyła mu porządek dnia, dlatego kiedy Fejgin i Światło pojawili się w urzędzie, przywitał ich z chłodną grzecznością i od razu przeszedł do rzeczy. Co panów sprowadza do Berlina? Szukamy regenta. Byłej komunistki. To kobieta? Przerwał Milkę. Tak, nazywa się Brońska. Jako dziecko jechała z Leninem ze Szwajcarii do Petersburga. Jej rodzice byli w KPP. Nie przeżyli wojny. Fejgin nie powiedział, że wykończono ich z rozkazu Stalina, tak jak wielu innych działaczy przedwojennej komunistycznej partii Polski. Nie powiedział również i tego, że Brońska trafiła do łagrów. Dopiero w 1949 na gorącą prośbę Bieruta Stalin dał zgodę na zwolnienie kobiety więźnia. Dlaczego jej szukacie? Pytał Milkę. Po powrocie do Warszawy została dziennikarką i za zgodą towarzysza Bieruta wyjechała do Berlina jako korespondent prasowy. I jak zapewne już się domyślacie, towarzyszu Milkę uciekła. Dokąd? Niedaleko. Mieszka w Berlinie Zachodnim. Co chcecie z nią zrobić? My? Nic. Przecież nie możemy działać na waszym terenie. To wbrew zasadom. Dlatego mamy do was prośbę. Fejgin przerwał na chwilę, jakby chciał się zastanowić, jak ująć całą kwestię. W końcu stwierdził, że nie ma co owijać w bawełnę. Prosimy was, towarzyszu, powagą Polski Ludowej, o uciszenie Brońskiej. Oczywiście Fejgin nie musiał tłumaczyć, co znaczy uciszyć. To było zrozumiałe. Chodziło o wyrok śmierci. Milke zgodził się, ale była to zgoda warunkowa. Muszę sprawdzić, co mamy na tę waszą Brońską. Chciałbym również od was dostać jakieś informacje. I dodał na koniec: uważam, że należy o całej sprawie powiadomić towarzyszy radzieckich. Po godzinie rozmowy Fejgin i Światło wychodzili z ministerstwa. Mieli pokazać je tu następnego dnia w sobotę z notatkami na temat Brońskiej. Natomiast na ostateczne rozmowy umówiono się dopiero na poniedziałek. Fejgin i Światło mieli masę wolnego czasu, mogli pójść na miasto. Pierwszy raz do Berlina Zachodniego trafili w piątek wieczorem. Podobno przez pomyłkę. Berlin był wprawdzie podzielony na cztery strefy okupacyjne, ale wówczas, w grudniu 1953 roku, nie było jeszcze muru dzielącego miasto na części i poruszanie się między wschodnim i zachodnim Berlinem odbywało się bez problemu. Uważaliśmy, że jesteśmy we wschodnim Berlinie, tylko że dotychczas nie widzieliśmy centrum. Weszliśmy do sklepu i zaczęliśmy kupować różne rzeczy. Kiedy mieliśmy zapłacić, kasjer poprosił nas o zachodnie marki. Wtedy dopiero zorientowaliśmy się, że znajdujemy się w Berlinie Zachodnim. W sobotę 5 grudnia pojawili się tam ponownie. Znów przez pomyłkę. Pomylili przystanki metra. Wysiedli za daleko już we francuskiej strefie. Żeby wrócić, potrzebowali biletów, a te mogli kupić tylko za zachodnie marki. Co robimy? Zapytał Światło. Znajdziemy kiosk albo sklepik z biletami. Spróbujemy wydać nasze wschodnio-niemieckie marki. Może się uda. Znaleźli trafikę. Do środka wszedł Fejgin, ponieważ to on swobodnie mówił po niemiecku. Światło pozostał na ulicy. Sprzedawca nie wymienił marek. Ale udało mi się kupić bilety i papierosy. W środku byłem zaledwie kilka minut. Kiedy wyszedłem, Światły nie było przed sklepem. Nie było go też na przystanku tramwajowym. Fejgin czekał, chodząc tam i z powrotem, licząc, że nikt nie zwróci na niego uwagi. Minęła godzina, a Światły nadal nie było. Postanowiłem wrócić do hotelu. Nie skorzystał z metra. Tym razem szedł piechotą. Na Kurbierplatz znalazł gdzieś między krzewami trawnika niewielką jamę. Przyklęknął na moment, szybkim ruchem wyjął pistolet i wrzucił go do niej, po czym przysypał ziemią. Do hotelu wróciłem około 7 wieczorem. Światły nie było.
Następnego dnia o 7:30 Fagin zadzwonił do ambasadora i poinformował go o zniknięciu światła. Ambasador, Dodin i kilku innych urzędników zawiadomiło przyjaciół z NRD i miejscowe KGB. Jeszcze przed południem cały wschodni Berlin szukał światła. Bez rezultatu. Fagin do Warszawy wrócił sam. Dwa tygodnie później, 23 grudnia, napisał raport z wyjazdu do Berlina, niczego w nim nie zatajając. Raportem zainteresował się sam Bolesław Bierut. W końcu światło był jednym z jego ważniejszych oficerów. I nie chodziło wcale o sentyment, lecz o wiedzę, którą posiadał zastępca dyrektora 10 Departamentu. Pytanie, czy światło zdradził, pojawiało się niejednokrotnie w długich dyskusjach, ale zarówno Fagin, jak i Bierut odrzucali taką możliwość. Światło był sprawdzany nieraz, mówił Fagin. Szef Wydziału Personalnego, pułkownik Orechwa, przepracował go od kołyski. Wiedzieliśmy o nim wszystko. To wzorowy komunista, ręczyłem za niego. To prawda, życiorys Józefa Światły nie był tajemnicą dla aparatu bezpieczeństwa. Wiedziano, że urodził się w 1915 roku i naprawdę nazywał się Isaac Fleischfarb. Skończył 7 klas szkoły podstawowej, potem pracował w Zakładzie Szewskim. W 1933 roku wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. I komunizmu trzymał się przez następne 20 lat. Walczył w pierwszej dywizji piechoty generała Berlinga. Od stycznia 1945 roku służył w resorcie bezpieczeństwa publicznego. Czy taki człowiek mógł zdradzić? Bierut, jego prawa ręka Jakub Berman, Fagin i inni urzędnicy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Biura Politycznego byli wręcz pewni, że nie. Dlatego uznali, że został porwany. Ale przez kogo? CIA czy MI6? To miał sprawdzić Departament Wywiadu. Tymczasem zanim wywiad uzyskał jakiekolwiek informacje, w zachodnio-niemieckiej prasie pojawiła się notatka o wyłowieniu ze sprawy zwłok mężczyzny. Ponieważ nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów, posłużono się rysopisem i detalami ubioru w nadziei, że ktoś rozpozna topielca. Ale mijały dni, a do redakcji nikt się nie zgłaszał. I nigdy nie miał się zgłosić. To jednak nie znaczy, że nikt nie zwrócił uwagi na krótką informację pisaną drobną czcionką. Pewnemu agentowi wywiadu PRL rysopis topielca wydał się bardzo zbliżony do podobieństwa wicedyrektora 10 Departamentu. Dlatego przekazał informacje i egzemplarz gazety do centrali w Warszawie. Efekt był piorunujący. Z opisu, z którym zapoznało się kilku oficerów wywiadu, pułkownik Fagin i sam Bierut, jednoznacznie wynikało, że jest to Józef Światło. Warszawa uznała, że zagadka została rozwiązana. Bierut odetchnął. Wyglądało na to, że Światło zginął krótko po zniknięciu. Jeśli napadli go zwykli bandyci, to Bierut miał jeszcze większą pewność, że tajemnice MBP i Polski Ludowej są bezpieczne. Wrócił więc do codziennych zajęć, nie zawracając sobie więcej głowy pod pułkownikiem Światłą. 9 miesięcy później, w Monachium, w piątek 17 września, temperatura była niewysoka, co było znakiem, że kończyło się lato. Tego dnia Jan Nowak-Jeziorański dłużej został w redakcji. Stanowisko dyrektora polskiej sekcji Radia Wolna Europa wymagało od niego niemal ciągłego skupienia się w pracy. Dużo pisał, dużo mówił, dużo słuchał. Wiadomo, radio. Tym razem od pracy oderwało go wezwanie do recepcji. Ktoś przyniósł przesyłkę. Na kopercie było nazwisko urzędnika Konsulatu Stanów Zjednoczonych i adres polskiej sekcji radia. Wewnątrz taśma magnetofonowa. Jeziorański zapukał do pokoju redaktora Zbigniewa Błażyńskiego i razem poszli do studio, gdzie siedział jeszcze reżyser. Czy mógłbyś to puścić? Reżyser założył taśmę na magnetofon szpulowy i nacisnął guzik startu. Mówi wysoki urzędnik Polskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Urzędnik na nagraniu nie przedstawił się, ale to akurat nie miało dla Jeziorańskiego znaczenia. Na zachodzie znalazł się stary komunista, który z racji wysokiego stanowiska musi być w posiadaniu największych tajemnic bezpieki partii i rządu. Pisał później Jeziorański. Po odsłuchaniu zamknął taśmę w ogniotrwałej szafie i poszedł do domu. Następnego dnia, kiedy o tajemniczej przesyłce dowiedzieli się amerykańscy sponsorzy RWE oraz CIA, Jeziorański musiał oddać taśmę. Dowiedział się przy tym, że pod żadnym pozorem nie może publikować nagrań. Zrozumiałem, że taśma pierwotnie zaadresowana do konsulatu amerykańskiego trafiła do moich rąk przez pomyłkę. Nie zamierzał jednak odpuścić. Oficjalnie i nieoficjalnie próbował dowiedzieć się, do kogo należy głos nagrania. Tajemnica wydała się po kilku dniach. To oficer 10 Departamentu MBP. Przesłuchuje go CIA. Jak się nazywa ten oficer? Zapytał Jeziorański, a CIA odpowiedziało, że chodzi o podpułkownika Józefa Światłę. Światło był najważniejszym uchodźcą z Polski od czasu powrotu na zachód Mikołajczyka w 1947 roku.
zacząłem gwałtownie domagać się dostępu do zbiega i przeprowadzenia z nim wywiadu. Dyrektor Jeziorański znalazł sojuszników w osobach wysoko postawionych Amerykanów. Jego prośba trafiła do samego szefa CIA, Alana Dallesa. Jeziorański dostał zgodę na wywiad, ale... Po pierwsze, musiał poczekać na swoją kolej, a po drugie, musiał podzielić się sławą z głosem Ameryki. Do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał Światło, wyleciał Zbigniew Błażyński, bo to on miał przeprowadzić rozmowy z podpułkownikiem UB. Józef Światło pierwszy raz pokazał się publicznie 28 września 1954 roku na konferencji prasowej w Waszyngtonie. Naprzeciw, na niewygodnych krzesełkach, posadzono dziennikarzy prasowych i radiowych z Ameryki i z całego świata. Po serii wnikliwych pytań okazało się, że Światło zna wiele tajemnic, którymi chętnie podzieli się z prasą. To, co powiem teraz, należy do najbardziej poufnych tajemnic reżimu i było znane tylko nielicznej grupce zaufanych, między innymi mnie. A potem mówił dalej, dużo i chętnie. Błażyński był zachwycony tym, co usłyszał. Specjalnie zatelefonował do Jeziorańskiego. To, co ten facet wie, przechodzi nawet nasze oczekiwania. To jest dynamit, nie materiał. Skoro tak łatwo o rewelacjach Światły dowiedziało się Radio Wolna Europa, tym łatwiej usłyszała o tym Warszawa. Pierwszy szyfrogram z informacją o pojawieniu się zaginionego przed rokiem podpułkownika w Stanach Zjednoczonych odebrano w MBP 4 godziny po zakończeniu konferencji prasowej. Niedługo później zebrało się biuro polityczne i po burzliwych rozmowach pojawił się oficjalny komunikat Polskiej Agencji Prasowej. W wyniku kontroli zarządzonej w połowie roku 1953 przez władze państwowe zostały w niektórych wypadkach ujawnione fakty jaskrawego pogwałcenia praworządności ludowej. W toku dochodzeń władze weszły na trop prowokatora, agenta amerykańskiego Józefa Światły. Światło zdołał uciec za granicę. I jak zdołał uciec? To zagadka w zasadzie niewyjaśniona do dziś. Sam Światło twierdził, że w sobotę 5 grudnia jechał do Berlina Zachodniego z zamiarem ucieczki. W tę wersję nie wierzy Fejgin. Światło nie planował w Berlinie żadnej ucieczki. Mówił w rozmowie z Dariuszem Baliszewskim. Gdyby planował, miałby inny bagaż, byłby inaczej ubrany, inaczej wyposażony. Miałby zachodnio-berlińskie marki, miałby dokumenty czy mikrofilmy, których by strzegł. Nie szedłby do Amerykanów z pustymi rękami. Zdaniem Fejgina to było porwanie i taką też wersję zamieścił Baliszewski w tekście pod tytułem Zakłamana historia ucieczki Józefa Światły. Czy ktoś widział, jak się dostał w ich ręce? Nie. A może rzeczywiście został porwany? A czemu potem mówił, że sam się do nich zgłosił? A co miałby powiedzieć, jeśli został porwany? Mówił to, co mu kazano, albo to, co było dla niego wygodniejsze. Zatem co mu kazano powiedzieć? Kiedy Fejgin wszedł do sklepu wymienić pieniądze i kupić bilety, po prostu odszedłem. Musiałem dojść do amerykańskiego sektora, w końcu trafiłem. Tam znalazłem posterunek Military Police. Wszedłem, powiedziałem, kim jestem. Na stole położyłem legitymację służbową i pistolet. Najpierw Światło trafił na serię przesłuchań do Frankfurtu. Tam CIA maglowała go przez 2 tygodnie. Uznali, że facet ma wiele cennych wiadomości do sprzedania i 23 grudnia, czyli dokładnie w dniu, w którym Fejgin składał pisemną relację z pobytu w Berlinie, Światło odleciał do Waszyngtonu. Azyl uzyskał dopiero we wrześniu następnego roku. Mniej więcej miesiąc później, 20 października, nadano w RWE pierwszy program z cyklu Za kulisami bezpieki i partii z Józefem Światłą w roli głównej. Do wiosny następnego roku nadano 141 audycji. Stalinowski terror w Polsce zaczął słabnąć. Zdjęto z urzędu i postawiono przed sądem kata żołnierzy Armii Krajowej Józefa Różańskiego. Zwolniono Fejgina. Szefa MBP generała Radkiewicza przeniesiono do Ministerstwa PGR-ów, a MBP zlikwidowano. A to był tylko początek. 2 lata później, w styczniu 1956 roku, uciekł na zachód Seweryn Bialer, urzędnik Wydziału Propagandy KCPZPR. To on przyznał, że rewelacje Światły przyspieszyły radykalnie dojrzewanie procesów, które doprowadziły do przemian październikowych. Skończyły się czasy Bieruta. Nastała odwilż 1956 roku i przyszedł Gomułka. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.